Jeśli zdarza Wam się czasem usłyszeć w rozmowie słowo, którego wcześniej w języku polskim nie słyszeliście i nie bardzo wiecie o co chodzi, to ten filmik jest dla Was. Jeśli sami lubicie wtrącić angielskie słowa do polskiej konwersacji i nie jesteście pewni, czy tak można, albo czym je zastąpić, ten filmik również jest dla Was i mam nadzieję, że Wam pomoże. No i oczywiście jest też dla wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć, co te wtrącenia znaczą i czy nie da się tego powiedzieć po polsku. Sprawdźmy. Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, może warto powiedzieć, że przenikanie obcych słów do języka, mimo iż wielu osobom się nie podoba i bywa nazywane nawet jego zaśmiecaniem, jest naturalnym procesem. Z czasem przyzwyczajamy się do obcych słów, zmieniamy ich pisownie na polską, a kolejne pokolenia często nie wiedzą, że dany wyraz pochodzi z innego języka. Czasami ich znaczenie pozostaje takie samo, jak w języku wyjściowym, ale często, chociażby przez złe tłumaczenie czy mentalność, Ulega ono pewnym modyfikacjom. Pokażę Wam dzisiaj kilka przykładów słów, które już prawie neutralnie funkcjonują w języku polskim oraz takich, które weszły do niego dopiero niedawno. I czas pokaże, czy zagoszczą w nim na stałe. Zacznę od słowa, którego wiele osób w ogóle nie kojarzy z językiem angielskim, a które zrobiło wielką karierę w języku polskim. Mam tu na myśli hate. No właśnie, skąd ten hate w języku polskim? Angielskie słowo hate, zapisane inaczej niż po polsku, oznacza nienawiść lub nienawidzić. I hate cleaning. Nie cierpię sprzątać, nienawidzę sprzątać. I hate him for that. I do hate it when religion comes between us. Polski hate zawęził się do znęcania się nad kimś w internecie, więc znaczenie polskie i angielskie jest zupełnie inne.

Podobnie stało się z angielskim czasownikiem scroll, a właściwie scroll down, czyli przesuwać tekst lub stronę internetową w dół. I pewnie właśnie dlatego, że polskie tłumaczenie jest takie długie, wolimy skorzystać z angielskiego słówka. Scroll down the page to see the pictures. Przewiń stronę w dół, aby zobaczyć obrazki. Po drodze zgubiliśmy tylko słówko down, tym samym po polsku ten czasownik to tylko scroll. No i oczywiście końcówka, stąd scrollowanie. Dokładnie tak jak Hejtowanie. It doesn't... No, okay, now scroll down. Let's say you wake up, get on your phone and start scrolling. Scroll too long, and you might be late for work. Pozostając w tematyce związanej z internetem, który prawdopodobnie jest największym źródłem zapożyczeń z języka angielskiego, polskimi wersjami angielskich słów będą zarówno influencerzy, jak i followersi. Ci pierwsi to osoby, które inspirują i wpływają na innych ludzi, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Influencer lub influencerka pochodzą od angielskiego słowa influence, czyli mieć wpływ na coś lub kogoś. This book has influenced my decision. Ta książka miała wpływ na moją decyzję. You have influenced me though, Dorothy. So much of Rodin's work was influenced by his wife, Camille. Gdybyśmy chcieli zastąpić influencerów polskim słowem, określilibyśmy ich jako osoby mające wpływ na coś lub na kogoś, lub po prostu jako inspiratorów. Życie jednak pokazało, że użytkownicy woleli zaadaptować do języka polskiego angielskie słówko. Być może słysząc słowo influencer, od razu masz przed oczami kogoś, kto wrzuca swoje mocno wyretuszowane zdjęcia na Instagram. Postaramy się dzisiaj zmienić to skojarzenie. Podsumowując, mimo że rzuca się tym określeniem na lewo i prawo, to influencerem jest tylko ten, kto ma realny wpływ na swoich odbiorców, na ich poglądy, podejmowane działania czy decyzje zakupowe. Followersi to natomiast osoby, które śledzą daną osobę lub jej konto w internecie. Tutaj mechanizm powstania polskiej wersji zadziałał podobnie jak w przypadku influencera. Follow oznacza śledzić, w erze przed internetem chodziło o fizyczne podążanie za kimś. I'm pretty sure someone was following me on my way home. Jestem pewna, że ktoś mnie śledził w drodze do domu. Get in. I'm gonna ride with him, you follow us. I still don't understand why you followed us here. Natomiast w mediach społecznościowych follow oznacza obserwowanie czyjegoś konta, czyli śledzenie jego aktywności w sieci. I follow Barack Obama's account on Twitter. Śledzę konto Baracka Obamy na Twitterze. Co ciekawe, w języku polskim stworzyliśmy tylko liczbę nogą, followersi. Tutaj z powodzeniem moglibyśmy zastąpić pochodzące z angielskiego słowo rodzimym, obserwatorzy lub śledzący. I've had my Instagram account for a while and since then I've grown it to over 7,000 followers, almost 8,000 followers using only purely organic strategies. Today we're talking about my photography Instagram account which I grew from 0 to over 25,000 followers. Kolejnym przykładem przejęcia angielskiego słownictwa jest słowo pochodzące od angielskiego lifestyle. Lifestyle to po prostu styl życia. Z jakiegoś powodu jednak w języku polskim niezwykle popularne stało się określanie gatunków blogów czy magazynów właśnie w ten sposób. Lifestyle'owy oznacza w tych przypadkach właśnie związane ze stylem życia. My mom finds it difficult to accept my lifestyle. Mojej mamie trudno zaakceptować mój styl życia. In today's video I'm going to be showing you guys my top tips for starting a healthy lifestyle. You should make a radical change in your lifestyle. Podsumowując, niezależnie od tego, czy lubimy mieszać ze sobą języki, czy nie, taki proces zachodzi nieustająco. Obecnie do polskiego najczęściej wtrącamy angielski, a naleciałości pojawiają się w największym stopniu w dziedzinach związanych z internetem, IT czy pracą. Czasami dzieje się tak, ponieważ zanim zdążymy wymyślić polski odpowiednik, wszyscy już używają angielskiego określenia, a czasem zapożyczone słowa po prostu szybciej i trafniej opisują daną sytuację. Jeśli chcecie sprawdzić, czy umiecie użyć angielskich oryginałów w praktyce, zapraszam Was do specjalnej lekcji. Link znajdziecie pod filmem. A ja jestem bardzo ciekawa, jakich pochodzących z angielskiego słówek, wy używacie na co dzień i czy jesteście fanami takich zapożyczeń. Dajcie znać w komentarzach.